Jak już pewnie wiecie, w ostatniej aktualizacji sejfy zostały zrabowane. I w dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie tego, co w nich pozostało. Co ciekawe, w każdym sejfie mamy po jednej skrzynce i w dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie tych skrzynek, aby wygrać grę. Czy nam się uda, oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie jeszcze o naszym kodzie Evela w sklepie, wpiszcie go jeszcze dziś. Jak powiedziałem na samym wstępie, w dzisiejszym odcinku możemy używać tylko i wyłącznie zrabowanych sejfów. W zrabowanych sejfach tak naprawdę można powiedzieć, że jest jedna skrzynka i jest jakiś flur loot. To co uda nam się tam znaleźć, no to tego będziemy mogli używać, a ze mną jest Zakrzak. Siemano. Siemano, witam widzowie, ja nikomu o tym nie mówiłem, ale tak naprawdę to ja te sejfy okradłem i jest łatwo, bo mam ten loot cały. Także pewnie Zakrzak będzie miał dobry loot. Słuchajcie, wszystko polega na tym, że jeśli ktoś znowu, no bo tak naprawdę ten sejf można okraść dwa razy, dlatego że mogą tam spaść gracze, wejść do sejfu, otworzyć skrzynkę i na przykład zabrać. No to wtedy nie będziemy mogli mieć nic z tego sejfu. Ale to nic, ponieważ sejfy są trzy, więc my okradamy znowu okradziony sejf, który będzie na tej miejscówce i lecimy do kolejnej i do kolejnej miejscówki. Więc można powiedzieć, że będziemy mogli używać trzech sejfów i zobaczcie, jak nie ma tutaj sejfów, to nie ma tutaj zupełnie chyba nikogo. Czy ty tutaj za krzak kogoś widziałeś, czy nie? I leci jedno duo, ale ja ci powiem, że jestem w totalnym szoku, jak to wygląda, bo my tu ostatnio lataliśmy cały czas i tu było po 20-30 osób. Ja bym zrobił w ten sposób, że zabrałbym może flagę, weźmiemy sobie leczanko z flagi i ogółem widzowie, dopóki nie wejdziemy do sejfu, możemy używać czego chcemy, żeby tutaj się też coś działo, żeby wiecie, eliminować ziomeczków. Dobrze by było zebrać też jakieś dodatkowe matrzyki, ponieważ gramy oczywiście z budowaniem, no i też by było dobrze, żeby w sejfie była skrzynka, bo też może się zawsze nie zrespić i wtedy możemy mieć bardzo duży problem, ale mam nadzieję, że wy nam pomożecie, a zaraz wam powiem w jaki sposób. Rafał, jak coś to uważaj, bo tam na te domki leciały chłopy, żeby oni się tam z góry nie zaszli. Właśnie ja się tego trochę boję, że ktoś tutaj podejdzie, ale wezmę flagę i zobaczcie, w ogóle mam nową broń, której to jest chyba najgorsza broń dodana do gry kiedykolwiek. Jest jeszcze jedna broń tam dalej, która jest tą samą bronią, tylko jest niebieska. Mam nadzieję, że nam to nie wyleci ze skrzynki. Ja mam tutaj podstawowe rzeczy, mam beczkę, mam leczenie, które będzie nam przydatne na później i mamy laserek. I teraz tak, kierujemy się powoli do sejfu i widzowie, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy mogli używać tylko tego, co będzie w danym sejfie. Jeśli chcecie nam pomóc, to zróbmy w ten sposób, że jedna łapka w górę to jest jedna skrzynka przywrócona. Także zejdźcie teraz na dół, zostawcie łapę i przy okazji subskrybujcie kanał, bo za niedługo nowy sezon, a w nowym sezonie... Ej, jest skrzynka? Jest pompa, to już jest dobrze. Dobrze. W nowym sezonie będzie dużo nowości, więc no ja ogółem polecam wam subskrybować kanał z dzwoneczkiem. Dobra, wchodzę i tak, Zakrzak, ja mam pompę zieloną z pierwszego sejfu oraz mam tutaj skrzynię. Obstaw, co będzie ze skrzyni, jak myślisz? Słuchaj, ja nie chcę źle życzyć, ale zielony demer. A ja myślę, że będzie coś albo fioletowego, albo złotego, ale co to będzie, nie wiem, ale czuję, że będziemy mieli szczęście. Widzowie, trzymajcie kciuki. Ej, pistolet! No nie jest źle, zielony pistolet jest spoko, zielona pompa jest spoko, więc wygląda to dobrze. Tylko, że ja muszę teraz wyrzucić złotą pompę, więc ja biorę na razie ten pistol, ty bierzesz pompę i zaraz sobie poznajdujemy te rzeczy, tak? Tak, także słuchajcie, Zakrzak ma pistolet i on będzie mógł używać pistoletu, ja będę mógł używać pompy jak na razie. I teraz musimy zrobić wszystko, żeby znaleźć takie same przedmioty. Oczywiście ulepszać tego nie możemy tutaj nic z tym robić, to ma być cały czas dokładnie taki, jak i było. I ja proponuję, Zakrzak, żebyśmy po prostu lecieli teraz na kolejny save, bo jeśli... Tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli w kolejnym sejfie, czyli w drugim sejfie, na przykład ktoś wszedł do sejfu, zginął tam z młotem na przykład, czy z czymś tam, czy z czymkolwiek, no to tego również będziemy mogli używać. Więc ja bym teraz przechodził do sejfu numer 2, póki one są w strefie i dobrze by było skoczyć na brutalny bastion. Odbierzmy sobie perki i trzymajcie kciuki, żebyśmy mieli na przykład tutaj lotnie albo balony, tak jak ja teraz, więc biorę balony i dzięki temu będziemy mogli szybciej tam przejść. Mega szkoda, że usunęli już te stojaki z driftami, bo tak to byśmy kupili rifta, przelecieli i bylibyśmy od razu na miejscu, ale no jest jak jest, no nie kupimy go. Aha, to też zostało, ej, widzowie, dlaczego oni przed całym końcem sezonu zabrali nam najlepszy fan z gry? No ja tego nie rozumiem. Teraz się skupiamy na tym, żeby tutaj znaleźć właśnie zieloną pompę oraz zielony pistolet. Gdzie to może być? Pewnie gdzieś tutaj na mieście, więc tam się udajemy. Ja obstawiam, że my nie znajdziemy w ogóle, wiesz, zielonego pistoletu, pompy, bo jak czegoś potrzeba, to tego nigdy nie da się znaleźć. Ja proponuję zebrać sobie trochę skały i zjeść sobie te malinki tutaj po drodze. Być może w tym domku, w tej skrzynce będzie zielony pistolet. Sprawdź to, bo tak czuję, że tam jest. Dobra, Rafa, to ja otwieram skrzynkę
i trafiam zielony nowy karabin, którego używać nie możemy. I tak w ogóle klucz. I patrz, co byśmy mogli kupić za klucze. Złoty pistol, ale nie możemy. Ej, ale zostaw ten klucz, bo z kolejnego sejfu, z kolejnej skrzynki być może wyleci klucz. I wtedy będziemy mogli używać kluczy. W sensie wielu, więc zawsze się to może jeszcze przydać, ale no raczej w to nie wierzę. Ja tu jeszcze przekręcam perki. Perki teraz kosztują 100, co ciekawe. I jak możecie zobaczyć, łuki wróciły. Ja mam znak burzy, wydaje mi się, że to się może przydać. I wydaje mi się, że tutaj gdzieś przy wodzie będą jakieś pojedyncze takie rzeczy. Nie ma nic, ale jakbyśmy znaleźli szarą pompę, to zawsze ją można ulepszyć na zieloną. Ty, Rafa, powiedz mi, jak odbiorę perka z mitycznym pistoletem w sejfie, to to się będzie liczyć, czy nie? Wydaje mi się, że to już by było mocne oszustwo. Zakrzak, chodź tutaj za mną. To już by było potężne oszustwo. I tutaj jest zielona pompa, Zakrzak, dla ciebie. Zielona pompa, bardzo dobrze to wygląda. Ej, granaty można znaleźć zawsze wszędzie, w sensie granaty to ja po prostu tak sobie rzucę im. Niech tam chłopaki trzymają, niech sobie wezmą te granaty. Ej, co jest? Ty, skolapsowałeś ich! Lecą! Pyk! Nice! Widzowie, potraktujcie to jako bonus w grze. To był taki bonus i byłem ciekaw, co się stanie. Więc te kile tutaj się nie liczą. Mamy tutaj klucz. No, ale myślę, że to było fajne. Myślę, że chłopaki na pewno dobrze się bawili, lecąc w dół. Wiesz, tak myślę. Na pewno to był mega przyjemny lot w ich życiu. Ostatni lot. Dobra, nieważne. Ej, ale powiem wam, że kuszące to było. Naprawdę kuszące. Musiałem to zrobić, ale granatów możemy używać. Granatów możemy używać, tak samo jak możemy używać tego balona, na którym lecę. Zakrzak, lecimy na save numer 2, więc dawaj ze mną i musisz mieć białe leczonko, dlatego że jak wejdziemy do strefy, to możemy mieć później przypał, ale mam tutaj motor, na który możemy wsiąść i dzięki czemu będziemy szybciej w drugim sejfie na 3. W takim razie podjeżdżaj po mnie motorem, jak coś ja białego leczenia nie mam, ale liczę na to, że znajdziemy je na sejfie. W ogóle gdzie my jedziemy? My na brutalny bastion jedziemy, to tam były drony, więc na pewno będzie białe leczenie. Tak, lecimy teraz na bastion, zobaczcie na mój loot, jak on wygląda, mam dużo leczenia, dużo potek, dużo broni miałem mówić, ale broń mam tylko jedną zieloną pompę, ale nie wolno narzekać. Dlaczego? Dlatego, że ta pompa tak naprawdę jest jedną z lepszych pomp, nie oszukujmy się, ja wolę tą niż na przykład szybką złotą. Ja mam chyba tak samo, więc wolna pompa jest naprawdę dobra, cieszmy się, że nie dostali tej takiej z małym celownikiem, bo to była tragedia. Jesteśmy teraz na sejfie numer 2. Ja mam białe leczenie, więc nie mam się o co bać, ale najbardziej wiecie, czego się boję, że tutaj ktoś jeszcze będzie, ponieważ tutaj, jak widzicie, są drony na żółto. Pytanie, czy jeszcze latają tutaj te drony. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma. Oznaczyłoby mi kogoś, jak tutaj by ktoś był. Tutaj masz potkę u góry, Zakrzak. Mamy też mgiełkę, którą wezmę sobie na później i dobrze by było wejść już do tego sejfu i mam nadzieję, że ktoś tam zginął, na przykład z młotem. Jest tutaj... Ty, myślałem, że ktoś jest, ale jednak nie, ja tu wezmę sobie... Aha, nie da się tego, ale lipa. Ty, Rafa, ile złotych itemów w sejfie? Chodź to zobaczyć, nie? Ej, gościu, co... ale patrz tu, ej, patrz. Patrzcie, co mamy. No i to wygląda dobrze, szczerze wam powiem. Nie wiem, czy to tutaj było, czy leżało, czy ktoś to przyniósł. No, ktoś tak zrabował, że coś po sobie pozostawił, więc tego możemy używać i lecimy teraz na sejf numer 3. Lecimy na safe numer 3. Ten mój lekki troll się chyba nie udał, ale mamy fajny karabin, więc jest dobrze. Przy okazji, że jest ten nowy karabin, to sobie pogramy czymś nowym. I w sumie dobrze by było go teraz znaleźć dla Zakrzaka, a dla mnie by było znaleźć dobrze ten pistol, bo ja też ten pistol bym chciał, a jak widzicie, nie jest to nam za bardzo dane. W ogóle dla mnie najważniejsze jest to, że nie dostaliśmy heavy pompy, bo wtedy bym się troszeczkę załamał. Oj, miałbym tak samo. Dawaj, wybijamy się launchpadem i lecimy na kolejny safe, który jest na podzielnicach, jeżeli zdążymy. Zdążyć musimy. Musimy sobie nazbierać jeszcze czegoś białego. Także, no ja mam nadzieję, że tam w sejfie będzie bardzo dużo leczenia. Więc teraz lecimy z bastionu jednego na bastion drugi. Z bastionu drugiego na trzeci sejf. I później będziemy musieli wygrać grę. Także dobrze by było jakieś tutaj, nie wiem, krzakobomby znaleźć, coś takiego, żeby jakoś to przetrwać do końcówki. Przykampimy, będzie dobrze. Kampienie to jest nasza specjalność. Jakby robimy to od 5 lat w tej grze, więc damy radę. Ty, Skybase'a ktoś... buduje, czy... Co to jest? Ktoś skakał z wysokości? Aha, nie, no nie wiem. Dziwne to. Wiesz co, mi się wydaje, że ktoś po prostu walczył na podzielnicach o kartę do sejfu i już jak myślał, że nikt nie leci,
No to myślał, że będzie miał kartę, a później się okazało, że save jest usunięty i postanowił, że wyjdzie z gry w ten sposób. Zakrzak, my tutaj mamy gości, to jest trochę problem, więc dobrze by było, jakbyśmy się trzymali teraz razem, bo oni są bardzo niedaleko mnie tutaj. A w sumie ty jesteś strasznie daleko, gościu, co ty tam robisz? Słuchaj, ja nie wiem, jakoś tak nie doleciałem, to w ogóle nie było tak, że poleciałem za marysz lód z tego ziomka. Ja idę za tobą, miejmy nadzieję, że oni będą walczyć i nas nie zobaczą i weźmiemy sobie ten save na luzie, podejrzewam, że będzie tam coś mocnego. Jest problem taki, że... Dobra. Jest problem taki, że oni chyba mnie widzieli. Uważaj tam, bo to jest jakaś napocona Mikołajka z sezonu pierwszego. Ale w sumie te skiny były w sklepie. Dobra. Co ja w ogóle gadam? Ty, Rafał, uważaj tam na dole w piwnicy, żeby ktoś na ciebie nie kampił za graffiti. Wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, ale znalazłem pistolet za krzak i w ogóle nie wiem nigdy, gdzie tutaj jest ten safe. Proszę państwa, czy my tutaj wejdziemy do tego safe'u? I coś tutaj będzie? Wygląda na to, że jest tutaj zielony pistolet. Aha, dobra, ty masz pistolet. No i są granaty, czyli możemy legalnie używać granatów, tak jak wcześniej to robiłeś. Ja biorę teraz synoptyka, ponieważ mam kolejne perki tutaj do odebrania, ale jest pewnie jeszcze coś. Mamy tutaj szczelino. Ej, szczelinka wróciła, czyli w razie czego jakbyśmy mieli przypał, no to zawsze możemy sobie jeszcze tutaj szczelinki użyć do góry. W sensie samo nam użyje, więc my teraz lećmy do strefy. Zakrzak, trzymaj tutaj soczek, wypij sobie soczek. Proszę bardzo, Kubusia, dostałeś ode mnie i lecimy stąd dalej. Kubusia, ale o jakim smaku? Bananowy czy nie wiem... Pomarańczowy? Dobra, nieważne. Ja dzisiaj jakiś głupot gadam. Lecimy. Mamy samochód, więc ja proponuję wsiąść do tego samochodu i jechać cały czas jeszcze w strefie, dlatego że tamte goście dojeżdżają się na młotach, a jak wiecie, my młota nie mamy. Ej, a jakby kontynuować tego Skybase'a tutaj? Widzowie, jakbyście chcieli, żebyśmy nagrali Skybase'y na nasze kanały, ej, patrz, co tu jest młot. No, właśnie widziałem tego młota, tylko ja go nie brałem, bo jednak młota nie było w sejfie i pomyślałem, no, że tak trochę nie możemy go używać. Ty, w ogóle to bije po dwa. To bije po dwa, więc musimy się ruszyć. No, wiesz co, ja zrobiłem największy błąd, że wziąłem te balony. Te balony cały czas mnie trolują. Ej, ale musimy pamiętać o tych granatach, bo jak widzicie, granaty są naprawdę porządna rzecz z tych granatów. A ogólnie to mało osób ostatnio gra granatami. Ja totalnie nie pamiętam, kiedy ktokolwiek rzucał we mnie granatem, więc to jest taki element zaskoczenia. Ej, a nie było czegoś takiego perka do burzenia czasami? Czy to w ogóle jeszcze jest w grze? No było, było. Burzenie po wyburzeniu, coś takiego się nazywało? Jakoś tak to było? Ja proponuję teraz nazbierać kupę maców, idąc w prawą stronę, ponieważ kolejna strefa będzie tutaj, jej kraniec, więc pójdziemy sobie od góry i dobrze by było w końcu wygrać grę na challenge'u, ponieważ jak wiecie, czasami na tych challenge'ach no nie udaje nam się tego wygrać, a ostatnio bardzo często, więc Zakrzak, tutaj musimy zrobić wszystko, żeby nie było takiego trolla jak ostatnio, że dokładnie w tym miejscu to się działo, że ja gościa walnąłem mieczykiem. On był na biało i on nie zginął, bo ja dostałem wcześniej i no... XD to było. Rafa, co ty? My wygrywamy każdy challenge. Do takich rzeczy nigdy nie doszło, co ty mówisz. No właśnie, najgorsze jest to, że to było. Najgorsze jest to, że to było. Ja nie mam dużo matców. Schodzę sobie tutaj na dół. Muszę matców pozbierać. Tutaj mamy kolejną podkę. Być może tu gdzieś była lama, że tu jest jeszcze podka. Nie wiem, dlaczego tu jest podka, ale mamy ją. Ja też przed chwilą zebrałem dużą podkę z ziemi, więc możliwe, że komuś tu uciekała lama, bo też miałem podkę. Więc powinien być tutaj gdzieś lift. Ale my się teraz skupmy na zbieraniu matców, bo ja tych matców nie mam dużo. Dobrze by było mieć full, ale zobaczcie, zawsze jak tutaj chcemy się postarać i tak dalej, to zawsze coś się musi dziać i jak możecie zobaczyć tam u góry, internet, teraz mam ping dobry, ale mi gubi pakiet, o dobra, już jest dobrze. Bardzo dobrze, że nie jest źle, a ja ci powiem, co jest jeszcze dobre, wziąłem perk kosiarza i mamy nieskończone krzakobomby. Ej, weź te bomby, to będzie kozackie zakrzak. Ty, ale mnie wystraszyłeś, myślałem, że to ktoś do mnie strzela, nie wiem, że dzik wyciągnął pompę. Ej, wychodzimy tu na górę teraz, ponieważ tutaj... Ej! Co jest grane? Ludzie, co tu się dzieje? Stary mnie wyrzuciło w kosmos, nie? W ogóle zapomniałem o tym. Ja właśnie tak wbiłem do ciebie za tobą, do ciebie tym riftem, więc przelećmy sobie gdzieś w bezpieczne miejsce, gdzie nie ma ludzi i się uleczmy, bo masz low. Właśnie najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy oni nie chcą za nami tutaj pójść, ale zlećmy sobie tutaj na dół. Chodź tutaj na dół, bo tutaj jest chyba siorbik. Tak, proszę państwa, mamy siorbika... Na siorbika nikt tutaj... No, nikt go sobie nie zabrał, więc ja sobie go zabieram. Ale ten rift jest naprawdę dobry. Ale widzieliście, ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiem czemu, ale mam jakoś dziwnie dźwięki teraz. A przypadkiem nie masz słuchawek na odwrót, tak jak ostatnio? Nie no, tych się nie da na odwrót akurat.
Niech się nie... Ty, ty, co jest? Co jest? Co się dzieje? Chłopie, co ty tutaj skałami strzelasz? Ej, 8 osób, Rafa. 8, tak, 8, więc my to wygramy na 100%. Czyli tak naprawdę jest osób 6 i dwójkę mieliśmy tam, dwójkę mieliśmy tam, dwójka my i może dwójka gdzieś tu na górze, mam nadzieję, że nie na tej górce. Musimy mieć masę matsów, ale tak jak mówię, ej, nie wiem, coś mi się podziało z dźwiękiem, widzę, nie wiem, co się dzieje, ale coś się dzieje, po prostu. Ja proponuję teraz przejść do kolejnej strefy i skampić w krzaku. Nie wiem, co ty na to, ale masz tego, masz perka na przewidywanie kolejnej strefy, więc możemy tam pójść i przychillować. Właśnie najgorsze jest to, że ta strefa jest na tym wzgórzu, na którym pewnie są goście, co on po prostu robi coś takiego, że nie jestem z tego zadowolony. Ale ej, zróbmy w ogóle tak, jako że mamy tych krzaków pełno, weźmy pełno tych krzaków, po prostu gwiznijmy gdzieś tam na ziemię. I to może być też fajny pomysł na wygraną, w sensie taki, taki skampiony pomysł. Zrobiliśmy największy krzak we wszechświecie. Tak, tak zrobimy. Chodź do tego tutaj brązowego. Chodź, chodź. Ej, ale jak nakradzione itemy, w sensie, jako że, no, o kurcze, fik. Wiesz, ej, te balony to tak trolują. Będziemy siedzieć w krzaku, a Rafie nagle balonik z głowy wychodzi. A wracając, te kradzione itemy, mocne. Ja myślałem, że będziemy mieli o wiele gorsze. Właśnie, ja nie bardzo wiem, jak to tutaj ustawić. Chyba sobie to ustawimy w ten sposób. Mamy na tą chwilę 4 teamy, jedna jedynka. Dobrze by było, żeby zostały same jedynki. Ale czy tak będzie, dobrze by było, pomóż. Ci, co... Oj. Ej, wiesz co ja się boję, czego ja się boję? Że... że ci balon wyleci, że ktoś użyje na nas mitycznego uderzenia deku i nas po prostu wystrzeli w kosmos. Ale ja mam tą nową brońkę, więc tutaj nie ma się o co bać. O, o, tam! Biało! Prawie leży. Jak on ode mnie nie dostał? 6 osób, 3 teamy, czyli ta jedna jedynka została... Dobra, oni niech się biją, na spokojnie. My sobie tam za chwilę podejdziemy i po prostu ich wyjaśnimy. Zakrzak, chodź powolutku od lewej. Ja tam rzuciłem krzakobombę, żeby, wiesz, żeby nas nie widzieli. Taki kamuflaż taktyczny. Tu mamy soki, możemy wypić soczek. Ja wychodzę tym balonem w takim razie. Ogółem, no, może być przypał, tak szczerze, ale trzymajcie kciuki, widzowie. Ej, znalazłem działko obfitości, więc biorę je. 114! Tak, 114 chłop dostał. 50-50 ode mnie, czerwona bohaterka, napocona, ostro. Biało, za nami, biało 20 znowu, tu jest ta hita, tu jest ta hita jak coś. Ja uważam, stary, bo tutaj się dziwne rzeczy dzieją, naprawdę. Jest tutaj trójka, oni się... Ty masz jedną osobę tam? Ta, ja ją na biało tu zbijam, wiesz, ona ma jeden HP i to dosłownie. Ja tutaj, stary, mi się ręce trzęsą, jak strzelam do nich. Nie wiem czemu. Leży. Pięknie. U mnie. Stary, chodź tu do mnie, bo oni się... O, dobra, dostał dużo. Ja ich cały czas biję. Stary, oni są duo i pewnie są obici. Tak obstawiam. O, o, zero. Leży, Rafa. Ostatni został. Dobra, ej, to... Uciekam od niego. Dobij tamtego i pobawimy się z tobą, Gamoniu. Co jest? 23 już dostał. No, on już tutaj będzie płakać prawdopodobnie przez to, co mu się stanie. Idę tam do ciebie zlucić sobie. Czy oni wszyscy leżą? Czy oni są dobici? Wiesz co, no ja go gdzieś powaliłem tutaj, ale go nie dobiłem jeszcze. A, no leży. Czekaj, dobijmy sobie go. I jest kolejny jeszcze jeden, więc uważaj. Dobra, on jest dobity, on czeka na moc, wiesz? Ja go tak gwizdę z mocy po prostu, jak on wyskoczy. Chociaż nie gwizdnę go już. O, ale mu pompę wywaliłem! Na hita jest, dawaj go! A fajnie by było, jakby mu się macy skończyły, nie? To by było dobre. To by było dobre, moglibyśmy się tak troszeczkę wtedy pobawić z kolegą. Ale ja wam powiem tyle, nie bierzcie nigdy już tego perka. Nigdy nie bierzcie tego perka z balonami, przecież to jest takie strolowane. Ej, dajmy mu przejść do strefy, ja sobie tu wezmę rzeczy po tym gościu. Mam nadzieję, że tutaj nie zginę. Przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczę. Ej, ile on ma wszystkiego. Dobra, ej, męczmy go i zróbmy tak, żeby on nie miał matsów. Zróbmy tak, żeby on nie miał matsów po prostu. Dawaj, robimy mu taką totalną presję, żeby... No wiecie, on tutaj się pocił, a my będziemy tak sobie chillowali, strzelali, aż w końcu mu walniemy pompę i siemano. Ale wiecie, czego ja mu współczuję? Ja mu współczuję tego, że my z jakimś lutem, beznadziejnym lutem... Oj, prawie spadłem. Beznadziejnym lutem tutaj jesteśmy w stanie wygrać z jakimiś właśnie napocuchami. A on tam, wiecie, on tam tylko szuka matsów prawdopodobnie aktualnie. I tu są. Co tu jest, stary? Co masz? Siorbownica tu jest.
No to weźże śrubownicę. Mamy dwie śrubownice. Tak w ogóle, więc możemy nawet grać na leczenie, jak się chcemy pobawić. To ja wyrzucam niektóre rzeczy. Śrubownica, czy my jej możemy używać? No to jest leczenie, przypominam. To jest leczenie. Przypał jest taki, że ja nie wiem, gdzie ten ziomek... O, już go widzę, dobra. No, spokojnie. Wyskakujemy. No on jest w drewnie. On jest w drewnie tu u mnie. On już nie ma macy, nie? On już nie jest nasz. On już będzie nasz za chwilę. On już buduje drewnem. Tak, jak ty tutaj mówisz, więc to jest po nim. Ty ziomek se do strefy się wystrzelił. Ty, on spadł czy nie w końcu, bo ja już nie wiem, gdzie on jest. Tu, on mega panikuje, mega panikuje. Ej, ale on musi być zły, on musi być potężnie zły. On sobie przelatuje. Wow, jeszcze raz przelatuje. Ja nie wiem, ja coś spadam z tych box wysokości. Pięknie zakrzak, ja go tutaj... Oj, mam go też w boksie. Elegancko. Ty, żeby on mnie tylko nie gwiznął teraz, nie? Ty, trzymamy go w boksie do końca. Dobra, myślałem, że go przytrzymamy tak do końca, tak wiesz, tak trochę chamsko. Ja mu nie daję się uleczyć. Ja mu nie daję, on młotem leci. Co tu się dzieje? Wow, ty gwizdął. Dobra, eliminuję go, bo nie wiem, czy przypadkiem byś nie zginął. Wygrałem w powietrzu, chłopie, wygrałem w powietrzu. Co tu się stało? Widzowie, zostawiajcie łapy, wbijajcie tutaj, wbijajcie do zakrzaka i pamiętajcie o kodzie Evra w sklepie. Trzymajcie się, na razie, piona.